aż 100 sekretów na Brookhaven. To jest możliwe, widzowie, ale nie da się ich pokazać w jednym odcinku, dlatego pokażę wam dzisiaj część z nich, a w kolejnych odcinkach będą inne, jeszcze lepsze sekrety, także oglądajcie do samego końca, będzie mega ciekawie. Klikajcie łapeczkę do góry, każda jedna łapeczka w górę to jest jeden sekret więcej. Dawajcie, wiem, że lubicie sekrety, zauważyłam to po moich odcinkach, zawsze piszecie, że chcecie jeszcze więcej sekretów, także będzie ich aż 100, a dzisiaj będzie część z nich, także no zaczynamy serię 100 sekretów. W pierwszej kolejności idziemy do motelu, widzowie, tam sobie zobaczymy, co będzie w apartamencie, który wynajmiemy. Wybieramy sobie właśnie jeden z nich, jest ich aż chyba 5, tak mi się wydaje, czy 6, już teraz nie wiem, 5 jest ich. No i ja na przykład sobie wybiorę ten środkowy, bo mi się podoba. Klikam go sobie i już mam go wynajęte. O, uwaga, ładuje się teraz elegancko. Teraz jak sobie wejdziemy do środka, zobaczcie, jeszcze zanim wejdę do środka, to zobaczcie sobie na te poboczne właśnie apartamenty. Tam są zasłony, takie dziwne mega, po prostu tam nikt nie mieszka, nikt tam nie wynajmuje, dlatego tak to wygląda. Ale ja jak już wynajęłam, to mam normalnie elegancki sobie pokoik. Właśnie tutaj mamy sobie też łazieneczkę i tak dalej. Natomiast jeśli usiądziemy sobie teraz na kanapie i sobie wychillujemy, klikniemy sobie po prawej stronie domek i usuniemy go, czyli zrezygnujemy z naszego apartamentu, to patrzcie na to, co się dzieje. I jesteśmy teraz po prostu bez apartamentu i teraz jest mega ciemno, więc muszę sobie znaleźć oczywiście latarkę, szukam latareczki, gdzie ona tutaj jest, o, mamy ją i teraz zobaczcie, widzowie, nie mogę klikać spacji, bo w momencie, kiedy kliknę spację, to wrócę przed apartament i patrzcie, jestem teraz wewnątrz tego apartamentu i tutaj widać tą zasłonę, która jest na oknie i tak naprawdę to jest ten cały apartament, ale to jest jeszcze nic, bo możemy sobie przejść do innego apartamentu, patrzcie, to jest wszystko ze sobą połączone, mogę sobie zwiedzać wszystkie apartamenty. I to jest też mega kryjówka na chowanego. Widzowie, ja wam daję tyle patentów, więc jeśli zagramy sobie już w chowanego z widzami na Brookhaven, to wy już znacie takie kryjówy, że no ja was nigdy nie znajdę. Znaczy, może ja was znajdę, bo ja wam pokazuję te sekrety, ale jeśli będziemy się bawić ze Smyslow, to on nas nigdy nie znajdzie. Nie ma szans, on się nawet tutaj nie przedostanie. Ani nawet nie wpadnie na to, że ja mogę tutaj być. Zobaczcie, jakie to jest kozackie. Możemy sobie tutaj też ustroić, jakbyśmy chcieli sobie tutaj na dłużej zostać, więc wszystkie apartamenty są i w momencie, kiedy ja sobie klikam spację, patrzcie, no to wysadziło mnie przed ten apartament. No nieźle. Widzowie, pamiętajcie też, żeby zostawić subika. Wbijam na tym kanale 400 tysięcy, już niewiele brakuje. Chyba 50 tysięcy, więc jeśli zostawicie suba, będzie mi bardzo miło i dostaniecie powiadomienie o filmie. Kolejny taki fajny triczek pokażę wam w momencie, kiedy będziemy już w szpitalu. Także też to będzie ciekawe, jak możecie się domyślać. W szpitalu są zawsze kozackie sekrety. Wbiegamy sobie tutaj, idziemy na tył, czyli na taki dyżur ostry, można powiedzieć. Tutaj są różne sale i możemy się położyć na przykład na tym jednym łóżku, ale zanim się położymy, znaczy pokażę wam, możemy się położyć, elegancko sobie leżymy, ale jeśli sobie w tym momencie weźmiemy jakąś czynność typu taniec, na przykład, no taniec 17, albo sobie zobaczmy, 16 też jest fajno, zobaczcie, do przodu, do tyłu i w momencie teraz jak się położymy tańcząc, nie, no to będzie kosmiczne, patrzcie, co się ze mną dzieje, co to jest gra, ja tańczę na łóżku, nie mam, nie jestem, jo, ej, teraz jakby była jakaś lekarka w szpitalu, to ona by się mogła zastanawiać, czy mi coś nie dolega i to serio, bo zobaczcie, jakie ja dziwne tutaj figury stwarzam, ale śmiesznie, mega. Szkoda, że nikt tego nie widzi. Ostatnio nagrywałam z Sepkiem, więc teraz już wiem, jaki w kolejnym odcinku pokażę mu sekret, bo to jest mega śmieszne. Jakby, o, to jest też dobre. Zobaczymy, ten, trochę jak Squid Game, nie Squid Game, tylko Gangnam Style, o właśnie, Gangnam Style, patrzcie. Tańczę na łóżku, Patty tańcząca na łóżku, no mega śmieszne, w ogóle no nie wiedziałam, że tak się da, że te czynności można wykonywać na łóżku, ale to jest też jeszcze nic, więc sobie wypróbujmy jeszcze jakiś taniec. Dobra, wybieramy teraz randomowo 22, zobaczymy sobie, okej, dobra, patrzcie, jakieś takie obroty, o, będę się obracać na łóżku, patrzcie. Uwaga, uwaga, teraz będzie obrocik, 3, 2, 1, nie, to teraz nie jest obrocik, co jest, jak ja chodzę, jaka salsa, uwaga, teraz będzie obrót, uwaga, je, obróciłam się na łóżku, widzowie, to jest niezłe, okej, okay, no to teraz już sobie odklikujemy, taką rzecz też mogę sobie wykonywać na różnych pojazdach, czego wcześniej jakby nie wiedziałam, nie wiem, czy wy wiedzieliście, na przykład, jeśli sobie teraz zrespię konia, gdzie jest konik, o, mamy konia sobie elegancko, no i jak ja sobie na niego wsiądę, to normalnie sobie tak lecimy, ale jeśli ja sobie z niego wyjdę i na przykład wezmę jakąś czynność, najlepiej sobie wziąć czynność uderzenie. Wtedy to zadziała, bo jeśli bierzemy jakąkolwiek inną, no to to może nie zadziałać, więc teraz szybko, jak już się położyłam, muszę kliknąć szybko, patrzcie. I patrzcie, jedziemy, brum, brum, zobaczcie, co się dzieje z tym koniem, on jest zbugowany normalnie, ja. Koń dostał jakiegoś wstrząsu, normalnie koń dostał kopyto i jedzie szybko i haha, zobaczcie, jak on skacze.
Co jest grane? On się w ogóle schował w asfalcie. Patrzcie, co się dzieje z koniem. O, teraz już dobrze. Także no takie rzeczy się dzieją. Jeśli klikniemy, to uderzenie. Patrzcie jeszcze raz na to. Czekajcie, szybko. I uwaga. Zobaczcie, speeda to 100. Lecimy. Koń normalnie aż lewituje w górze, bym powiedziała. Jaką szybko. I teraz jeszcze jaki wyskok zrobił. Zobaczcie, jak on skacze ten koń, jak ja daję uderzenie. Normalnie latamy tutaj. Widać cały Brookhaven. O, i teraz już dobrze, bo już się uspokoiłam. Już koniec tej czynności. Tak to wygląda. Nawet z koniem można robić różne dziwne, śmieszne rzeczy. Na koniu właściwie jakieś czynności. Dobra, a teraz na tym koniu zmierzam sobie w kierunku opuszczonego domu, który znajduje się niedaleko Brookhaven. Właściwie to jest na obrzeżach. I teraz możemy sobie do niego wejść. Ale oczywiście weźmiemy sobie latarkę, dlatego że już się powoli ściemnia. I w tym domu mamy też sekret. Nie wiem, czy już go widzieliście, czy też nie. W każdym razie, gdzie tutaj się wchodzi? Chyba z tej strony jest wejście. Dobra, wchodzimy po schodach. Zobaczcie, tutaj nikt nie mieszka, jest tutaj pusto. I ogólnie w tym domu jest sekret. Ja już go pokazywałam, jeszcze inny, że tutaj się pojawia na fotelu pewna świecąca postać, więc sobie zobaczcie w poprzednich odcinkach. Natomiast jest jeszcze jeden, którego ja nie zauważyłam. Jeśli sobie podejdziemy tutaj do kuchni i się przyjrzymy, zobaczcie, tutaj jest list. List jest skierowany do pani Madison, czyli tutaj prawdopodobnie mieszka pani Madison lub, no nie wiem, ten list jest jakiś zbłąkany i po prostu się tutaj zapodział i przypadkiem się tutaj znalazł. Przeczytajcie sobie to, kto zna angielski. No i to na pewno jest jakaś wskazówka, co będzie dalej, więc tych listów jest kilka umieszczonych na Brookhaven. One na pewno łączą się w jakąś całość, ja oczywiście sobie tutaj zrobię trochę jaśniej, żeby było. Także to jest mega ciekawe, żebyśmy też nagrali taki odcinek, gdzie szukam wszystkich listów i sobie je połączymy i po prostu odgadniemy całą prawdę o Brookhaven. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki film. A wracając jeszcze do szpitala, to tutaj możemy sobie wejść na górę i pewnie się już domyślacie, o co tutaj chodzi, natomiast tego jeszcze nie widzieliście, bo to jest coś nowego. Czekajcie, muszę znaleźć sobie teraz drabinę, żeby wspiąć się tam do góry. Gdzie jest drabina, tutaj mam. I oczywiście ją sobie tutaj muszę postawić elegancko, wspinam się do góry, będę wchodzić przez tą dziurę tutaj w szkle, przedostaję się i oczywiście muszę pójść do tego pokoju, gdzie jest reklama taka agencji, kliknąć ją, oczywiście żeby się zapaliło, uwaga, czy na pewno się zapali, oczywiście muszę odstawić drabinę, zapaliło się, okej, świetnie. Teraz następnie muszę usiąść sobie na tym fotelu, żeby pojawiło się, o właśnie, ten kod. I w ogóle z tym kodem jest jeszcze związany inny sekret, ale nie jestem w stanie wszystkiego wam dzisiaj pokazać, więc na pewno będzie więcej odcinków, bo ten kod też jest tajemniczy i się do czegoś przyda. Naprawdę. Dobra, to teraz jak już mamy ten kod, to musimy szybko przebiec do biblioteki i tam jest ta książka. I na pewno wiecie, że jeśli z tą książką pójdziemy sobie do muzeum, to tam pojawi się duch. To już wam pokazywałam, ale jeszcze nie wszystko. Bo teraz jeśli już sobie tutaj wskoczymy, o, jesteśmy, mamy książkę i weźmiemy tą książkę, to możemy sobie teraz pójść do apartamentu. Biegniemy w kierunku apartamentu, jak słyszeliście, biorąc czerwoną książkę, tak naprawdę wydobył się z niej taki dziwny dźwięk. No i oczywiście jak pójdziemy sobie do tego muzeum, to pojawi się duch, ale teraz patrzcie na to. Jeśli ja sobie wezmę apartament, słuchajcie, oczywiście muszę odłożyć teraz książkę, to wchodzimy do niego i patrzcie, ten apartament jest zardzewiały. Jak wcześniej pokazywałam wam na samym początku, bierzemy sobie apartament, to on był nowoczesny, ale zobaczcie, po tym jak krok po kroku wszystko zrobiłam, tak jak wam pokazywałam, to ten apartament jest po prostu zardzewiały. Zobaczcie, tutaj są śmieci, jakieś butelki, nie wiem czemu, wygląda na opuszczony. I wiem też, że w tych obrazach może się coś pojawić, jakaś wskazówka, ale żeby ją odkryć, trzeba zrobić bardzo skomplikowany taki cykl czynności, które mogę też wam pokazać, jeśli chcecie. Napiszcie w komentarzu, to by było mega ciekawe. Także to już też jest mega ciekawe, że jest zardzewiały apartament, co się tutaj działo. Dlaczego po tym, jak byliśmy w szpitalu i wzięliśmy czerwoną książkę, nagle jest zardzewiały apartament. I to jest też ciekawe, czy dotyczy to każdego apartamentu. Spróbujmy sobie teraz zamknąć to. Nie wiem, czy to zadziała, chociaż mam tą książkę, więc powinno zadziałać. Więc wezmę sobie inny i wchodzimy sobie do niego. Patrzcie, każdy apartament jest zardzewiały. Więc o co tutaj chodzi? To jest mega ciekawe. To jest tyle zagwostek, że
Wow, naprawdę, damy radę nawet 200 sekretów z tego ułożyć, a nie tylko 100. Teraz zbliżamy się właśnie do tego domku letniskowego, który znajduje się nad jeziorem. Ja wam dzisiaj w większości pokazuję fajne sekrety, ale też tajne takie przejścia, miejsca, których może jeszcze wcześniej nie widzieliście, więc na tym polegają dzisiejsze sekrety. Wchodzimy sobie tutaj, jeśli wejdziemy od razu do łazienki, tu, o właśnie, skoczymy sobie nad prysznic, to u góry mamy, zobaczcie, strych, na którym mamy takie lustro oparte. Niestety nic się w tym lustrze nie odbija, a prawdopodobnie jeśli też zrobimy jakiś cykl czynności, to coś się w tym lustrze pojawi, także naprawdę ogromnie dużo jest tych sekretów, ja z chęcią wam je wszystkie pokażę, ale muszę po kolei wszystko stopniowo, więc nie dam rady wszystkich w jednym odcinku. Mamy też takie klocuszki, mamy tą lalkę, zobaczcie, ta lalka ma swoją historię również na Brookhaven, to jest bardzo ciekawe, bo też jest taka legenda, o której mogę wam opowiedzieć, jeśli byście chcieli. No dobrze, więc mamy takie miejsce, w którym możemy się tutaj też schować. To też jest dobra skrytka na chowanego. Tych tajnych przejść miejsc jest naprawdę sporo, więc jeśli byśmy już zagrali w chowanego, to ciężko byłoby siebie odnaleźć, jeśli już takie rzeczy wiemy. A tym bardziej Smajslo miałby problem, żeby nas odnaleźć, dlatego że widzowie, on nie zna tych sekretów i to jest nasz duży plus. Jak już jesteśmy przy domku, mamy tutaj zjeżdżalnię. Słuchajcie, idziemy sobie na tą zjeżdżalnię i jest też taki triczek, że możemy sobie tak wyskoczyć, że będziemy normalnie widzieć z góry cały Brookhaven. Nie musimy latać helikopterem, ani właściwie lewitować czy coś, tylko wystarczy, że sobie zrobimy tutaj tą fioletową ślizgaweczkę, słuchajcie, i musimy się w dobrym momencie odbić, oj, czekajcie, ja teraz źle to zrobiłam, jeszcze raz, zaraz wam pokażę, jak to się robi, musimy w dobrym momencie się, o nie, to nie tak miało być, to trzeba, jeszcze raz, czekajcie, trzeba poćwiczyć, ja zaraz wam pokażę, o, wyskoczyłam, zobaczcie, jak wysoko z tej fioletowej i widać całe Brookhaven, normalnie aż do kosmosu, lecę, lecę, trzeba w odpowiednim momencie kliknąć spację, jak jesteśmy i... O nie, ale się odbiła, wow, ale odleciałam, co się stało, widzowie, wow, ale poleciałam. No nieźle, ale widziałam cały Brookhaven z góry, trzeba dobrze się wybić, żeby nie spaść tak jak ja za pierwszym razem, za drugim razem się już udało. A teraz zbliżamy się do basenu publicznego, widzowie, może znacie ten sekrecik, a może nie. Nie wiem, czy dam radę tutaj wskoczyć jako normalny rozmiar, zobaczmy, musimy tutaj wskoczyć i na przeciwko ślizgaweczki, zjeżdżalni do wody, mamy przejście. Uwaga, uwaga, jest, jestem. Słuchajcie, biorę latarkę, żebyście wszystko widzieli. Przechodzę sobie takim tajnym korytarzem, dokąd dojdziemy, to jest mega ciekawe, więc oglądajcie. Uwaga, mamy przejście teraz w prawo, słuchajcie, ale też jest przejście chyba prosto, czy nie? Tak mi się wydaje. O, zobaczcie, możemy sobie do góry podejść, to jest ciekawe. I zobaczcie, gdzie my wyjdziemy. W banku, to jest tajne przejście do banku. To jest IQ 300, słuchajcie. Nie musieliśmy mieć karty, tylko normalnie se otwieram. Nie muszę chyba bomby wysadzać, albo muszę jednak, żeby przejść. Ale nie potrzebuję teraz tych pieniędzy, tylko chciałam wam pokazać, że to jest takie przejście. Więc teraz jeśli zejdziemy sobie na dół. Okej, my weszliśmy tędy, to teraz idziemy w kierunku pomarańczowych ścian, które nas dokądś doprowadzą. Zobaczcie, to jest tajne przejście agencji. Przeszliśmy z basenu do banku, teraz jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, tajne przejścia to są normalnie, tajne przejścia. Więc możemy sobie wszystko tutaj tak naprawdę sprawdzać, przedostać się dalej. Wow, to jest naprawdę imponujące. Idziemy sobie teraz tędy, zobaczcie, zobaczcie. I teraz nam się podnosi tutaj ściana i jesteśmy, zobaczcie gdzie. Normalnie na Brookhaven w zupełnie innym miejscu, przy szkole. A przecież my wskakiwaliśmy do basenu, który był z drugiej strony, obok motelu, także możemy sobie całe podziemia przechodzić, to są tajne przejścia, są jeszcze inne właśnie drogi, więc dajcie znać, czy chcielibyście je wszystkie zobaczyć, naprawdę mega, tajne przejścia, tajne skrytki, tajne pomieszczenia, tajne różne triczki, jest tego mnóstwo, robimy cykl 100 sekretów, także widzowie, napiszcie, który wam się dzisiaj podobał, czekajcie na kolejne i bądźcie też jutro, pamiętajcie, odcinki są codziennie, wbijajcie na mój Instagram oraz Facebook, linki macie w opisie, do jutra, pa!